Policjanci to ludzie, którzy dla nas się poświęcają i ryzykują własne życie. Dziś przedstawiam wam 10 najlepszych policjantów. 10. Dariusz Marciniak, antyterrorysta, jeden z uczestników strzelaniny w Magdalence, której niestety nie przeżył. Zmarł w wieku 29 lat od odniesionych ran. Nie ma większego heroizmu i piękna nadto, gdy człowiek gotów jest poświęcić swe życie, by inni mogli żyć spokojnie i bezpiecznie. Powiedział w czasie mszy w intencji zabitego duszpasterz, policjant, biskup Marian Duś. 9. Marian Szczucki, komisarz od 1989 roku, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, później antyterrorysta w sekcji ochrony lotów. Następnie asystent w pionie szturmowym. Pracował dowodząc akcjami zatrzymań oraz przy zabezpieczaniu wizyt przedstawicieli państwowych. Dowodził w trakcie akcji w Magdalence w 2003 roku. Podczas strzelaniny zginął. Jego śmierć zmieniła policję na zawsze, gdyż to właśnie po tej akcji rozpoczęto reformę antyterrorystów. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 8. Andrzej Sadzyński, jeden z policjantów Wydziału Kryminalnego Grupy Moskit, specjalnej grupy policyjnej działającej w celu zmniejszenia liczby kradzieży. Brawurowy pościg w jego wykonaniu zarejestrowała kamera, a następnie został on opublikowany w ramach programu Prawdziwe Psy. 7. Andrzej Strój, podkomisarz policji, służył przez 15 lat. 10 lutego 2010 roku policjant Strój, będąc na urlopie wypoczynkowym, wracając z zakupów, podjął interwencję wobec pijanego mężczyzny, który rzucił koszem na śmieci w przejeżdżający tramwaj. Chuliganowi przyszedł na pomoc drugi mężczyzna. Jeden ze sprawców przytrzymywał Strója, a drugi zadał mu kilka ciosów nożem. Policjant zmarł 2 godziny później w szpitalu. Na jego pogrzebie byli m.in. Lech Kaczyński i Donald Tusk. W związku z pierwszą rocznicą śmierci policjanta tramwaje warszawskie ufundowały tablicę pamiątkową, która została umieszczona w kapliczce znajdującej się obok przystanku, na którym doszło do zabójstwa. 11 lutego 2011 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończył się proces pierwszej instancji zabójców policjanta Mateusza N., który został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności, oraz Piotra R., który został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. 6. Artur Szuchnowski, policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Woławie. Gdy jeden z pasażerów samolotu lecącego z Chicago do Warszawy próbował terroryzować załogę i innych pasażerów za pomocą plastikowego noża, policjant podjął interwencję. Zamachowca udało się obezwładnić. Kapitan samolotu podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu na lotnisku w Glasgow, gdzie obezwładniony mężczyzna został przekazany tamtejszym funkcjonariuszom i zatrzymany. Samolot bezpiecznie odleciał natomiast do Warszawy. 5. Krzysztof Tkaczyk, policjant w randze podkomisarza, były oficer operacyjny Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Tkaczyk pracował w policji od 1993 roku. Został zawieszony w 2002 roku po konflikcie z prokuratorem, który uznał, że nadużył on uprawnień, gdy będąc w ciemnej ulicy groził bronią 3 złodziejom samochodów. Jest jednym z najbrutalniejszych, a zarazem najskuteczniejszych policjantów. Obecnie losy Krzysztofa Tkaczyka nie są znane. Postać częściowo inspirowana nim pojawiła się w serii filmów Pitbull. 4. Jarosław Pieczonka, moim zdaniem największy twardziel w historii polskich służb. Najpierw był komandosem, został zwerbowany przez wojskowe służby informacyjne, później przeszedł do policji, gdzie z jednej strony był agentem WSI rozpracowywującym policję, a obok tego był agentem policji i rozpracowywał gangsterów. Później również działał jako najemnik, a aktualnie walczy z piratami somalijskimi na okrętach handlowych. Więcej o piratach opowiem jutro na kanale Światowa Historia. Losy tajnego agenta opowiada książka Służby Specjalne. 3. Jan Fabiańczyk, policjant indywidualista, który walczył z grupą mokotowską. W filmie Pitbull 2 przedstawiony tak, a w rzeczywistości wygląda tak. Jest to kultowy Miami. Mówiono, że w starciach z gangsterami był bezkompromisowy. Zarzucono mu przekroczenie kompetencji, przeniesiono poza Warszawę i skierowano do zwykłej służby patrolowej. Dzisiaj już nie pracuje w policji. 2. Sławomir Opala, policjant w randze komisarza, były oficer operacyjny Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. W 1990 roku wstąpił do policji. Był narratorem programu Prawdziwe Psy. Pracował wówczas w Wydziale Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Rola w dokumencie przyniosła mu popularność, przez co stał się on symbolem sprawiedliwego i nieugiętego policjanta. Krótko po emisji serialu Opala popadł w konflikt z przełożonymi, co skończyło się uderzeniem jednego z nich. W 2003 roku, będąc w stanie nietrzeźwym, Opala postrzelił swoją ciężarną konkubinę, która następnie zeznała, że strzeliła do siebie sama. Za ten czyn został wyrzucony z pracy. Następnie krótko pracował pracował w agencji detektywistycznej Krzysztofa Rutkowskiego. W roku 2011 Opali zostały przedstawione zarzuty udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, powiązań z mafią pruszkowską, wymuszeń rozbójniczych oraz łapówkarstwa. Opala miał m.in. przekazywać gangsterom informacje o poczynaniach policji. Przebywał przez rok w areszcie śledczym. Choć nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, dobrowolnie poddał się karze i został w lutym 2012 roku skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyszedł na wolność w 2013 roku. Popełnił samobójstwo nocą z 26 na 27 lipca 2014 roku w domu swoich rodziców w podwarszawskiej Górze Kalwarii. Dokonał tego, wieszając się na kablu od ładowarki do telefonu. Miał 48 lat. Wielu mówi, że był naprawdę dobrym gliną, jednak system go oskarżył i zniszczył. Jest pierwowzorem postaci Despera z serii filmów Pitbull. 1. Jerzy Dziewulski, milicjant i antyterrorysta, służbę wojskową ukończył w stopniu sierżanta podchorążego. Pracę zawodową w Milicji Obywatelskiej rozpoczął w Wydziale Kryminalnym na Żoliborzu. Pracował w Komendzie Stołecznej, pełniąc m.in. funkcję dowódcy jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okręcie w Warszawie. Odbył szkolenie w siłach specjalnych Izraela. Kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z zagrożenia życia. Był ze strony polskiej dowódcą jednej z największych operacji przerzutu osób pochodzenia żydowskiego z krajów byłego ZSRR do Izraela. To on również dowodził pierwszą w historii akcją odbicia samolotu z rąk porywacza na terenie Warszawy. Sama misja raczej nie była sukcesem, ale na pewno nauką, gdyż kolejne 12 zamachów Dziewulski rozpracował mistrzowsko. Współautor książek w formie wywiadów rzek przeprowadzonych z nim przez Krzysztofa Pyzię, zatytułowanych Jerzy Dziewulski o polskiej policji oraz Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce. Książki polecam, bo są naprawdę dobre. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, zaś w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę.